trochę niespodzianka, bo w Grudziądzu na gali Wieczór Wojowników 2 spotykamy mistrza organizacji FEN, Mateusza Rębeckiego. Witaj, Mateusz. Tak, tak, witam wszystkich. Może powiesz w takim razie wszystkim, co tutaj robisz i w czyim narożniku stoisz? No, co tu robię? Pomagam koledze, wspieram go, żeby dał dobrą walkę, tak jak dzisiaj widzieliście. No i po prostu tyle. Jak się przyjeżdża na czyjś teren, to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest taki dzwoneczek, no nie? Który dzwoni w momencie, kiedy jest decyzja sędziowska. O, czasem się człowiek przestraszy, że może niekoniecznie sędziowie pójdą w tą stronę, w którą powinni. Jak ty widziałeś tą walkę? Ponieważ decyzja była niejednogłośna, natomiast czy twoim zdaniem Krzysztof wygrał jednogłośnie czy niejednogłośnie, jak ty to punktowałeś? Czy no ogólnie to... Miałem chwilę tam zwątpienia na zasadzie takiej, że nie jesteśmy u siebie i rzeczywiście sędziowie mogą po prostu na przeciwnika korzyść sędziować, ale no co, według mnie tak, pierwsza runda nieznacznie może dla przeciwnika, tak, bo w stójce był troszkę bardziej aktywny, choć z drugiej próbował balać. Druga runda według mnie już Tairio był bardziej aktywny, bardziej atakował i do tego jeszcze wybronił obalenia i do tego obalał, tak? Fajne, bardzo ładne, chyba dwa razy z tego co pamiętam próbował, jedną ładną uchimatę zrobił, taką według mnie spektakularną. No i w trzeciej rundzie pokazał też, że ma lepszy tlen, że dominuje, że... też właśnie wywracał dalej, tak, więc po prostu dwie następne rundy bardzo mocno zaznaczył, że jest lepszym zawodnikiem i my po prostu troszkę jestem zdziwiony, że dali niejednogłośnie, aczkolwiek wiadomo, że jak się nie bije u siebie, to może ten werdykt być właśnie taki niespodziewany. No to mam pytanie, czy tego właśnie spodziewaliście się po Kacprze, ponieważ Kacper no, jest z klubu Grappler Grudziądz, generalnie jest dobrym grapplerem, potrafi też naprawdę fajnie pracować w klinczu. Widziałam jego ostatnią walkę, to jest chłopak, który generalnie bardzo dużo siły poświęca na to, żeby utrzymać kontrolę nad przeciwnikiem, wciskać go w siatkę, umie to robić, natomiast z Rio się nie udało. No, z Rio się nie udało, ja z Rio na co dzień trenuję. I on fenomenalnie według mnie broni tych obaleń, jak można było zauważyć, bardzo mocno, stabilnie stał na jednej nodze, jeśli przeciwnik go sprowadzał do siatki, to bardzo mocno wykluczał go i tak naprawdę nie pozwolił mu nic zrobić. Był taki moment chyba w trzeciej rundzie, z tego co pamiętam, że go wywrócił i utrzymał w gardzie, ale to była chwila tak naprawdę, bo on sobie na spokojnie po prostu po siatce wstał. Ja byłem wręcz pewien tego, jak mu wszystko w momencie, kiedy go obalał, ja wiedziałem, że on się wybroni. Inaczej, nasza taktyka była taka, żeby czekać, żeby on wywracał, bo wiedziałem, że w ten sposób się wystrzela i tak naprawdę to się sprawdziło w 100%. Sam wiem po sobie, jak bardzo to jest męczące, że próby obaleń, jeśli są... kończą się niepowodzeniem, czy przeciwnik traci dwa razy więcej siły i tym razem właśnie tak było i po prostu jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. W momencie, kiedy on, przeciwnik wywracał Ria, to aż się cieszyłem, że on tak robi. Powiedziałem, że zaraz się spopuje, a Rio naprawdę wie, co robić w każdej sytuacji, w momencie, czy idzie do jednej nogi, do dwóch nóg, czy łapie w pas, czy jest żółwi. On to fajnie, zachowawczo, spokojnie i ekonomicznie pracuje. Krzysztof, z tego co ja się orientuję, chyba nie miał pełnego obozu przygotowawczego, bo zastąpił innego rywala, który miał walczyć z Kacprem Jońską. Jak to jest z Krzyśkiem? Bo widać było ewidentnie, że te siły zachował do końca tak naprawdę ostatniej rundy. Bardzo mądrze zawalczył z Kacprem. Jak długo on się de facto przygotowywał? Czy ciągle się przygotowywał, można powiedzieć, no bo z tego co ja zauważyłem, jeździ na obozy, ciągle ciężko trenował, ale z drugiej strony tą walkę dostał dwa tygodnie przed i jeśli chodzi o zbijanie wagi, to rzeczywiście mógł mieć z tym problem, no bo jednak jeśli dowiadujemy się na ostatnią chwilę, no to jednak te plany się troszkę zmieniają, no bo chłop się szykuje długo, ciężko, ale nie do robienia wagi, tylko do ogólnie, żeby mieć bardzo dobrą formę i żeby po prostu rozwijać się, no i w tym przypadku, jeśli można było zauważyć, że sama walka była dobra, że bardzo dobrze był przygotowany, no tylko z tą wagą tak trochę tak nie poszło akurat jemu.
Mateusz, zanim przejdziemy do Ciebie i osoby mistrza FEN-u, chciałam Cię zapytać o Tomka Narkuna i o przebieg walki na KSW. Powiedz mi proszę, czy Ty spodziewałeś się tego, że ta przewaga, powiedzmy, kilogramów Phila de Frisa zadecyduje tak bardzo o przebiegu walki? Bo widać było, że rzeczywiście z tymi kilogramami, z tą siłą de Frisa Tomek miał chyba największy problem. No ogólnie to miałem mieszane uczucia, no bo wiem, że Tomek jest bardzo mocnym zawodnikiem, aczkolwiek to po prostu, no jeśli przeciwnik waży 20 kilo więcej, no to nie ma co się oszukiwać, robi się tutaj problem, tak? Obalenia nie są tak skuteczne, stójce ciosy też nie ważą. Zauważyliśmy, że de Vries trafił Tomka z 2 bądź 3 razy, z tego co pamiętam. To też bardzo mocno pewnie odczuł Tomek. No i co, w parterze miałem nadzieję właśnie, że on jeszcze tam zaczaruje w parterze, wyciągnie tą balachę do ostatniej chwili. Miałem nadzieję, że to zrobi. Kiedyś nawet oglądałem jego walkę, gdzieś za granicą się bił i właśnie w tej ostatniej rundzie, nie pamiętam czy to była mistrzowska piąta czy trzecia runda, ale wiem, że wyciągnął balachę, choć dwie poprzednie rundy przegrywał, więc w przypadku Tomka było wszystko możliwe, ale no, po prostu tym razem jednak ta różnica wagi. No po prostu też miałem bardzo mocnego przeciwnika, nie ma co się oszukiwać i po prostu tym razem nie wyszło. Podniosły się głosy po tej walce, że 5 rund to na wagę ciężką to jest za dużo, bo chłopcy pod koniec już 4., 5. rundy tak naprawdę tracą tak na całą siłę, cały impet i ta walka zaczyna się robić nudna. W Twojej ocenie, jakbyś miał tak powiedzmy w skali od 1 do 10 ocenić to, jak dobrze Ci się tą walkę oglądało, to ile punktów byś dał? Kurczę, ciężko powiedzieć, nie wiem, no, to jest mój kolega i dla mnie to jest od razu 10, no bo... Inne spojrzenie. Inne spojrzenie, emocje, subiektywnie patrzę na tą walkę. Czy potrafisz zrozumieć fanów, którzy twierdzą, że na przykład nudzili się na tej walce, że zanudziła ich ta walka? No, to jest ich ocena, no dla mnie... jeśli to jest walka 5-rundowa mistrzowska, no to... Czasem trzeba się spodziewać, że przeciwnik może się wystrzelać i patrzeć na kurs bardziej w stronę charakteru pójść, no bo jak szykując się na 5 rund, to po prostu, tak jak ktoś mi kiedyś powiedział, to tak naprawdę szykujemy się tak samo jak do 3 rund, tylko po prostu te 2 następne ciągniemy charakterem i to po prostu w tym przypadku według mnie też tak było i też nie ma co jakiegoś tam Bóg wie czego oczekiwać, po prostu tak się potoczyła walka i... Nie, no nie była zła dla mnie, według mnie. Rozumiem. Mateusz, no więc ostatnie pytanie. Organizacja FEN, kiedy Twoja kolejna walka i obrona? Czy już coś wiemy? No kurczę, no ja tutaj z wodarzami walczę, żeby 15 czerwca się bić, no ale jak na razie to jeszcze nie wiadomo, mój menadżer w ogóle we wtorek będzie z Pawłem, z jakim się spotka i przedyskutuje tą kwestię i wtedy tak naprawdę dowiemy się. No ja ogólnie bardzo chcę się w czerwcu bić, a jeśli to nie będzie na Fenie, no to będę szukał walki zagranicznej. Wiem, że mam taką możliwość, żeby za granicą się bić, więc no jestem zawodnikiem, który po prostu chce iść do przodu. Chcę się rozwijać, chcę po prostu jak najmocniejszych zawodników, po prostu żeby wiedzieć na jakim jestem poziomie. Ja się nie boję porażki, oczywiście walczę ciężko o to, żeby wygrać i to teraz tylko czas pokaże. Tyle. Czy na tym Twoim horyzoncie jest UFC? Tak, jak najbardziej. Kwestia czasu i wszystko pójdzie po mojej myśli. Po prostu ja to robię wszystko kroczek po kroczku, jestem cierpliwy. I po prostu pewnego dnia po prostu UFC zawita do mnie. No to jeszcze małe typowanko przed galą KSW 49. Gracjan Szadziński czy Marian Ziółkowski? No wiadomo, że Gracjan Szadziński. Bardzo lubię Mariana Ziółkowskiego, ale jednak Gracek jest moim kolegą klubowym i widzę jak ciężko trenuje. No i po prostu, no niestety, czy stety, Marian będzie musiał polec na tej walce. No. Jakbyś miał się pokusić o to, w jaki sposób ta walka się skończy, to jakbyś typował? No jak większość pewnie internautów, no przez knockout. Rozumiem. Mateusz, bardzo Ci dziękuję i czekamy na wieści na temat Twojej kolejnej obrony pasa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.